Klaudia Sendy, witam Państwa, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. O poranku czeka nas duża dawka słońca oraz bezchmurne niebo na wschodzie, na południu i w centrum Polski. Na północno-zachodnich krańcach zachmurzenie małe i umiarkowane, w żadnym z regionów nie prognozujemy opadów deszczu. Na termometrach najwyższe wartości w Poznaniu i w Warszawie 17 stopni, najchłodniej w Krakowie 12 stopni powyżej zera. Ciśnienie wysokie. Sprawdźmy prognozę po południu. Po południu temperatury wzrosną aż do 26 stopni na Pobrzeżu Szczecińskim oraz na Warmii i Mazurach, do 22 stopni na Podkarpaciu. Po południu przelotny deszcz, a także burze mogą pojawiać się w południowo-wschodniej i w południowej części kraju, a także w centrum. Na północnym zachodzie padać nie powinno. 1026 hektopaskali, ciśnienie wysokie. Sprawdźmy stan jakości powietrza. Dzisiaj umiarkowana jakość powietrza pojawi się w północno-zachodniej części Polski, a także na Mazowszu. Dobra jakość czeka mieszkańców południa i północno-wschodnich krańców. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.